Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym sobotnim spotkaniu zasypiakowym ostatnim spotkaniu przed świętami i ostatnim spotkaniu na kilka dni. Wiem, wiem, płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, będzie przerwa świąteczna jak zawsze, ale to na końcu Wam powiem. Najpierw idźmy do rzeczy, czyli zróbmy co trzeba zrobić tego wieczoru. Kończy dzisiaj sobota, więc Dzień Maryjny. Znowu taka myśl Bożonarodzeniowa Maryjna i zachęta. Zachęta świąteczna. Kochani, jedną z rzeczy, która najbardziej mnie ujmuje w takim myśleniu o Maryi w związku z narodzinami Pana Jezusa, to jest to, jak bardzo Bóg był od niej zależny. To jest coś, co mnie niezwykle porusza. Zobaczcie, ja mówiłem to zdanie wielokrotnie, możliwe, że już w wielu kazaniach słyszeliście, ale Kochani, to, że Bóg okazał się całkowicie zależny od człowieka, czyli od kobiety, że gdyby nie człowiek, Bóg by nie przeżył, to jest coś, co mnie niezwykle porusza. Zobaczcie Jezus się stawia w takiej pozycji, kiedy przychodzi na świat, nie przychodzi jako dorosły mężczyzna, nie? który sam sobie radzi ze wszystkim, a Bóg jest samowystarczalny, tylko przychodzi jako ktoś w najbardziej newralgicznym, potrzebującym momencie swojego życia, nie? no bo tym jest bycie niemowlęciem żeby mógł przeżyć potrzebował jej bo musiała go nakarmić bo musiała go ubrać bo musiała go przewinąć bo musiała go wychować bo musiała go okryć żeby było mu ciepło bo musiała mu zapewnić bezpieczeństwo oczywiście ona Józef tak samo ale to jest niewiarygodne że Bóg się całkowicie powierzył w ręce człowieka że ona musiała wszystko przy nim zrobić że gdyby nie człowiek to by go nie było jako zbawiciela potem nie Koń to jest coś, co mnie bardzo zawsze porusza, taka ta pokora Boga Wszechmogącego, takiego, który nigdy od nikogo niczego nie potrzebuje, kochani, bo On jest Bogiem, On ma wszystko. On jest jedyny, który sam z siebie istnieje, nie jest na nikim uwieszony, od nikogo niezależny. Nie ma jakby nic poza nim, nie? Co, co by na niego wpływało. I On, to jest właśnie ta przepaść nieskończona. Która się wydarzyła w jego przyjściu, że on z tej pozycji właśnie kogoś takiego schodzi do pozycji totalnie w stu procentach całkowicie odwrotnego. Bo się całkowicie powierza nam, bo się całkowicie powierza człowiekowi. Zachwycające to jest dla mnie, że Pan Jezus jest właśnie kimś takim. Że Pan Jezus mówi: Jak mnie, jak się o mnie nie zatroszczysz, to ja nie przeżyję. Jak się mną nie zajmiesz, to ja zginę. Jak o mnie zapomnisz, jak mnie porzucisz, jak mnie zostawisz, to ja nie dam rady. On, który jest Bogiem Wszechmogącym, nie da rady bez tych rąk Maryi i Józefa. Niesamowite, niepojęte, niezwykłe. Koń, chciałbym Was dzisiaj zaprosić nie tyle do rachunku sumienia, ile do takiego pomyślenia, w jaki sposób zamierzasz się zająć Panem Jezusem przez najbliższe trzy dni. Koń, mamy jutro niedzielę. Ja wiem, że oczywiście najpierw to będzie taki normalny dzień niedzielny, ale wieczorem jest Wigilia, oczywiście, więc to będzie niezwykły dzień. Już od wieczora, jakby świętujemy. Potem mamy poniedziałek i wtorek, czyli trzy dni. Chciałbym, żebyś sobie dzisiaj zaplanował, zaplanowała, w jaki sposób zamierzasz być z Bogiem. Zaplanuj, gdzie i jak się z nim spotkasz, jak będzie wyglądała Twoja modlitwa. Jakby zatroszcz się o niego. On jest niemowlęciem, które bez Ciebie nie przeżyje. Wiem, że to oczywiście głupie teraz zabrzmi, co powiem, ale uwaga. Pan Jezus bez Was tych świąt nie przeżyje. Pan Jezus nie da rady bez Was. I nie myśl tylko, okej, okay, no to pójdę na msze. Tylko proszę pomyślcie, w jaki sposób wypełnicie te trzy dni i zaplanujcie to, zapiszcie to w kalendarzu, jeżeli potrzeba. W jaki sposób przez te trzy dni będziecie z Bogiem, jak się będziecie o Niego troszczyć. Bardzo Was proszę, znajdźcie teraz trochę czasu, jak trzeba, zatrzymajcie na dłużej tą chwilę przerwy, która będzie i zróbcie taki plan na najbliższe trzy dni przebywania i troszczenia się o Boga. Panie Jezu, pobłogosław nam na te trzy dni, pobłogosław nam na te plany, spraw, żebyśmy je zrealizowali, spraw, żebyśmy rzeczywiście z Tobą byli i żebyśmy rzeczywiście się o Ciebie zatroszczyli. Ty sam daj nam taką łaskę bycia z Tobą, troszczenia się o Ciebie. Niech tak się stanie. Amen. I kochani, oczywiście zamknijmy to jeszcze w dziesiątce różańca, w narodzeniu oczywiście Pana Jezusa. Tą dziesiątką teraz się pomódlmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I moi drodzy, zanim Was po błogosławie, to właśnie jeszcze raz przypomnę, kochani, dzisiaj są ostatnie zasypiaki przedświąteczne. Jutro w Wigilię, potem w pierwszy dzień świąt i w drugi dzień świąt, przerwa świąteczna. Bądźcie z Panem Bogiem. My sobie tu zrobimy chwilę oddechu, chwilę przerwy. Nie zawsze wszystko musi być gadane. A wracamy z zasypiakami, podobnie jak wracają w stawaki, czyli w środę. W środę rano kochani będą stawaki, w środę wieczorem będą zasypiaki, i potem dalej pewnie będziemy je kontynuować. Więc na te trzy dni was żegnam i na te trzy dni was błogosławię. Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie w pokoju Chrystusa, obudźcie się jutro w piękny dzień wigilijny i świętujcie jutro pięknie i cudownie. Ściskam dobranoc z Bogiem.